Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj mam temat taki trochę podsumowujący Wietnam. Jeśli planujesz swoją pierwszą podróż do Wietnamu, to oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć. To jedziemy. Pierwsza rzecz. Poziom hałasu w Wietnamie ogólnie. Ja odwiedzam Azję Południowo-Wschodnią 5 raz w życiu. Tak więc jestem w miarę obyta z hałasem, jaki panuje w krajach azjatyckich, który myślę, że ogólnie jest trochę wyższy, większy niż w Europie. W każdym razie ja nie byłam przygotowana na to, jaki tutaj konkretnie w Wietnamie jest poziom hałasu. Naprawdę na drogach są miliony skuterów, to jest absolutnie nieprzerwany ciąg w ciągu dnia i nocy skuterów. Ludzie porozumiewają się jeżdżąc na skuterach poprzez trąbienie. W związku z tym trąbienie jest po prostu częścią krajobrazu tutaj w Wietnamie. Dodatkowo sami Wietnamczycy są bardzo głośni. Oni są malutcy, ich prawie nie widać, ale na pewno ich słychać. Oni naprawdę bardzo często ma się wrażenie, że oni na siebie krzyczą. Trzecią rzeczą, która powoduje, że tutaj poziom hałasu jest taki wysoki, to karaoke oczywiście. Wietnamczycy są zagorzałymi fanami karaoke i to jest część ich kultury. Chociaż nie jest to część kultury, która należy jakby tutaj do krajobrazu Wietnamu od dawna, bo dopiero w latach 90. tak naprawdę się rozprzestrzeniła tutaj w Wietnamie. Natomiast jest to bardzo popularny sposób spędzania czasu. I karaoke na ogół tak około godziny 18 ludzie już zaczynają śpiewać. Na ogół nie jest to bardzo fajny czy bardzo dobry poziom tego śpiewania. Oni wkładają w to całe swoje serce, ale jeszcze nie słyszałam kogoś, kto umie śpiewać. Te trzy rzeczy zebrane razem powodują, że tutaj przyjeżdżając do Wietnamu, naprawdę trzeba się uzbroić w duży poziom tolerancji, bym powiedziała, jeśli chodzi o hałas. Drugą rzeczą, która mnie mocno zaskoczyła, jest kawa. Zawsze słyszałam o Wietnamie, że jest bardzo wysoka kultura właśnie picia kawy i no te wszelkiego rodzaju kawy kokosowa, kawa przelewowa, kawa po wietnamsku, czy ta kawa z mlekiem skondensowanym, czy egg coffee. Wszelkiego rodzaju kawy. No więc kilka rzeczy, które ja zaobserwowałam. Po pierwsze, bardzo często dostajecie kawę instant, po prostu, skondensowaną, którą oni trzymają w plastikowych butelkach i często jeśli w takim gdzieś lokalnym miejscu zamówicie kawę, to właśnie pani wam naleje z plastikowej butelki, skoncentrowaną kawę, dosypię trochę lodu i to będzie kawa, którą dostaniecie. Warto zaznaczyć, że to nie jest tania kawa, bo ona bardzo często kosztuje 30 tysięcy dong, 30-35 tysięcy, czyli około 6-7 zł za taką kawę. Tak więc dla mnie to było szokujące, dlatego że Wietnam przecież jest drugim na świecie, największym, zaraz po Brazylii, producentem kawy. Tak więc ja się nie spodziewałam, że w ogóle tutaj jest coś takiego jak kawa instant, czy kawa rozpuszczalna. No więc jest i to bardzo często. Musicie się upewnić, że kawa, którą zamawiacie, to rzeczywiście będzie kawa parzona. Taka już może być droższa. To jest kolejna ciekawostka a propos kawy, że kawa może kosztować więcej niż posiłek. Czyli na przykład za taką kawę właśnie parzoną możecie na spokojnie zapłacić 50 tysięcy dong, czyli to jest około 9 zł. Kolejna rzecz, jeśli pójdziecie do supermarketu i wejdziecie właśnie do alejki z kawami, to będzie mała sekcja tej alejki z kawami właśnie do parzenia. Tutaj z Wietnamu. Będzie kilka importowanych.
Ale większość tej lejki z kawami to właśnie będą kawy rozpuszczalne, albo jeszcze gorzej, trzy w jednym. Tak więc tak wygląda sytuacja z kawą. Trzecia ważna rzecz, jeśli chodzi o Wietnam, to tutaj rządzi gotówka. Tutaj nawet w hotelach płaci się gotówką, jeśli zarezerwujecie sobie hotel na przykład na Bookingu czy na Agorze, to nie będzie pobrana automatycznie płatność, tak jak w większości krajów, w których ja byłam. Tylko jakby dostaniecie potwierdzenie rezerwacji, ale płatność będzie dopiero w hostelu czy w hotelu. Jeśli będziecie chcieli zapłacić kartą, to na ogół w większości miejsc możecie, szczególnie takich biznesów jak hotel czy restauracja jakaś lepsza, tak? Tylko że to na ogół będzie się wiązało z tym, że doliczą Wam opłatę prowizji bankowej za operację jakby i to będzie 3% całej transakcji, którą zapłacicie Wy. Tak więc bardziej się opłaca jednak wypłacać tutaj gotówkę albo wymienić, przyjechać z dolarami czy z euro i wymienić na miejscu, ponieważ wypłata gotówki to jest poniżej 1%, jeśli chodzi o prowizję. Czwarta rzecz, jedzenie. Jedzenie w Wietnamie jest bardzo dobre, bym powiedziała, ale to, co mnie zaskoczyło, to to, że nie jest ono tutaj ostre. Ja nie wiem czemu, ale mam takie przeświadczenie, że w większości krajów azjatyckich jednak to chili jest uwielbiane. Natomiast tutaj w Wietnamie zawsze na stole są przyprawy, zawsze jest sos sojowy, właśnie zawsze jest chili, czy to w płatkach, czy w sosie i można sobie doprawić. Natomiast na ogół te potrawy, jakby tak oryginalnie, jakie dostajecie, zupełnie nie są ostre. Piąta rzecz. Wietnamczycy nie mówią dobrze po angielsku, co było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ właśnie spotkałam bardzo wielu podróżników, którzy mówili, że tak, wszyscy w Wietnamie mówią po angielsku. Czytałam również wiele blogów, gdzie również ludzie właśnie zwracali uwagę na to, że tutaj każdy mówi po angielsku. Może ja miałam pecha, ale naprawdę większość Wietnamczyków, z których spotkałam, nie mówi po angielsku albo mówi bardzo minimalnie, bardzo podstawowo. I to, co jest dodatkowo tutaj może taką trudnością, jeśli chodzi o komunikację, to to, że oni przytakują. Nawet jeśli nie rozumieją, to nie powiedzą nie rozumiem, tylko oni będą przytakiwać. Tak więc naprawdę warto się upewnić, że mówicie o tym samym, jeśli to jest możliwe, no bo jeśli ktoś się mówi po angielsku i nie macie kogoś lokalnego, kto mówi po angielsku, no to pewnie ta komunikacja będzie dosyć utrudniona. Natomiast warto to wiedzieć, żeby się nie sfrustrować po prostu, tak bym powiedziała, że dobrze o tym wiedzieć, że oni po prostu przygotujcie się bardziej na to, że Wietnamczycy nie mówią po angielsku, niż na to, że oni mówią po angielsku. I myślę, że sobie zaoszczędzicie sporo frustracji. Ostatnia rzecz, o której tutaj wspomnę, to Google Translate, którego na przykład używałam w Tajlandii i świetnie działał. Tutaj chyba Google Translate ma problemy, dlatego że nieraz mi się zdarzyło tak, że próbowałam właśnie dogadać się z jakimś Wietnamczykiem używając Google Translate i niestety okazywało się, że no naprawdę to jakoś tak nie działa, dlatego że ja mówiłam o jednym temacie, a Wietnamczyk, który mi odpowiadał używając też Google Translate, mówił jakby o drugim temacie. Nie wiem, kto tam obok w hostelu mieszka, ale jakaś nerwowa osoba. Ta komunikacja tutaj naprawdę nie jest wcale taka łatwa w Wietnamie. Z mojego doświadczenia nie powiem, żeby to spowodowało jakieś duże problemy przez moje 3 miesiące pobytu tutaj. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, walcie śmiało, piszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał. No i udanych podróży życzę. Kamila, czyli Polka w podróży.